Kochani, ciekawa sytuacja. Ostatni mecz przed nami. Już tak naprawdę, kochani, towarzyskie spotkanie przed wami. Żagań wybrał Sport zamiast Nałogów. Dzisiaj cały dzień Motto z nami. Jesteśmy na żagańskiej sali, kochani. Tutaj jest kompleks sportowy, basen, sala za moimi plecami, Orlik oraz główna arena Żagań. Słuchajcie, kompleks zbudowany w momencie, kiedy Czarni Żagań byli w pierwszej lidze. Tak, kawał fajnej piłki rozgrywany w Żaganiu na wysokim poziomie. Było to zaplecze ekstraklasy kilka lat temu, natomiast z przyczyn ekonomicznych niestety nie dało się, nie wystartowali. Obecnie gdzieś tam w okręgówce walczą, kochani, ale myślę, że się podniosą, pozbierają. W każdym razie, kochani, ostatni mecz turnieju mikołajkowego, kochani, który organizuje Żagań. My będziemy grać teraz z Falubazem, Żagań. Także mamy w tej chwili, słuchajcie, sytuację. Falubaz po okrzyku. W tym momencie za parę minut ostatni mecz, który tak naprawdę, mówię, dla przebiegu jakby transmisji nie ma znaczenia. Natomiast dwie dziewczynki na parkiecie. Mamy Ole, halo Ola, witaj. Jest Nasia, Ola, zobaczcie, po jednej stronie będą pracowały, tylko Nasia sporo wyższa od Oli. W każdym bądź razie, kochani, Nasia dzisiaj ze swoim kartnikiem świetnie popracowała w poprzednim meczyku, kochani. Był to meczyk już o wygranie turnieju. Zagrały dwie reprezentacje Futbol Akademii. Reprezentacja właśnie nasza z Bolesławca oraz Żagania. Patrzcie, Piotruś chyba to będzie kończył. Nie, obrońca zdążył ten strzał zablokować, także mamy rzut rożny. W każdym razie, kochani, minimalnie przegrywamy 3-2 i ta przegrana, patrzcie, Naśka z prawej. Ach, bramkarz był tam, gdzie powinien być, ale brawo za decyzję Nasi z prawej. Natomiast 3-2, kochani, to jest sytuacja, uwaga. 1-0 otwieramy. Myślę, że w tym meczu jednak, kochani, argumenty po naszej stronie, także będziemy mieli tutaj, no nie wiem, czy wysoki wynik, ale na pewno myślę, wygrają ten meczyk, dlatego że z obserwacji całego turnieju już miałem okazję przegląd, zobaczyć wszystkich drużyn, także drużyna, kochani, z Żagania po naprawdę dobrym meczu wygrała z nami 3-2. Troszkę brakło nam skuteczności w tym meczu. Mieliśmy kilka swoich sytuacji, natomiast dzisiaj to Żagań Futbol na pierwszym miejscu, my będziemy Futbol Akademii, my jako Futbol Akademii Bolesławiec będziemy na miejscu drugim, nawet nie wygrywając tego meczu, kochani, dlatego że Futbol Akademii, przepraszam, Falubas, Żagań stracił dwa mecze, także tutaj wygrywając w punktach nam przez nas nie przejdzie. Także w tej chwili jakby w tabeli już jest wszystko jasne, wszyscy wiedzą, kto co o co gra, natomiast my popatrzmy na spokojnie, jak się układa ten meczyk. Na razie prowadzimy 1-0. Słuchajcie, już się pojawiają kolejni zawodnicy. Przypominam, że my dzisiaj cały dzień spędzamy w Żaganiu. Są kolejni zawodnicy, kochani, 2-10. Zobaczcie, przyjeżdżają silne ekipy. Łużyc, Lubań, także zaraz będą kolejne. Dzisiaj zawody tutaj dla rocznika 2-10 będą chyba, słuchajcie, na małe bramki, na połowie boiska. Natomiast zobaczcie, jest bramkarz, wybija to. Zobaczcie, jak Ola pięknie sobie radzi. Świetnie, brawo Olusiu. Brawo, Ola jest kapitanem do tego. No brawo, naprawdę. Wspaniały charakter, kochani. Dziewczynki w piłce nożnej to coś pięknego. Dbajcie o to, wspierajcie rodzice, te swoje dziewuszki. My was, dziewuszki, serdecznie pozdrawiamy. Patrzcie. Uwaga. Mamy próbę rozegrania po obwodzie. Strzał będzie z daleka. Słuchajcie, no też widzę, każdy szuka tu chyba swojej brameczki, kochani. Natomiast no często jest tak, jak tak się dzieje, to nie strzelamy tych brameczek za wiele. Przypominam, że mieliśmy podobny meczyk, kochani, z dwójką czarnych. Dwójka czarnych, no jest tu na debiucie, także zbierała naprawdę obfite ilości bramek od różnych drużyn. Myśmy, kochani, tam strzelili dwie brameczki. Natomiast no właśnie tam zagraliśmy tak, że każdy poczuł troszkę krew. To tak już wtedy funkcjonuje, kochani. Każdy wtedy chce sobie postrzelać, pobawić się. I dobrze, na tym to, kochani, polega. Ja wiem, że my, kibice, bardzo byśmy często chcieli... Nie ma bramki. My, kibice, byśmy chcieli, kochani, takiej trochę mini Barcelony. Fajnie to wygląda, jak dzieci klepią piłę, jak podają. To ważne. Natomiast no, indywidualny rozwój też jednak jest bardzo ważny. Także no, mocno przeniesiona piłka na drugą stronę.
W każdym razie, kochani, podąża trener Łużyc. Witaj, trenerze. On będzie dzisiaj jeszcze ze swoją drużyną u nas gościem na kanale. Kochani, no, będziemy rozgrywać zawody dla 20 kudełek. Gdzieś tutaj, kochani, się mam ci za podział. Gdzieś go tam poszukują, kochani. Obiekt jest spory, natomiast... Słuchajcie, no, jedna bramka, 4 minuty, Falubas fajnie tutaj, kochani, w defensywie pracuje, natomiast zobaczcie, może będzie gol, nie. Cześć, trenerze, dzień dobry, witaj, fajnie cię widzieć. Także trener, słuchajcie, z ekipą z Łużycy już z nami, także za momencik będą się rozgrzewać, zaraz się będą bawić, tylko ten turniej jakby musi się dokonać, zakończyć, kochani, i będzie bawił się rocznik 20. Natomiast w tym momencie mamy jeszcze około 7-8 minut grania, natomiast jak mówię, dla przebiegu turnieju ten mecz już jest, kochani, meczem towarzyskim. No ale nic, popatrzmy, może jeszcze troszeczkę, kochani, jakiejś ładnej akcji zobaczymy. I proszę bardzo, mielibyśmy ładnego gola, kochani, no brawo, bramka. Niedużo brakło, słuchajcie, bramka przeleciała, piłka przeleciała, kochani, nad rękawicą, także no końcami, opuszkami palców tą piłkę wybił, także brawo dla Falubas. No, dla Falubas to ważny mecz, gdyby oni tutaj zapunktowali z nami, kochani, na pewno znacznie w górę tabeli się przesuną, dlatego że z tego, co obserwowałem, kochani, to nie mają dzisiaj za wiele zwycięstw. Natomiast zobaczcie, jest bramka na 2-0 po takiej indywidualnej akcji. Jest Nasia w odbiorze, brawo, świetnie, brawo, brawo Nasiu, śliczna decyzja, brawo. Mieliśmy próbę strzału teraz, brawo, teraz mamy ładny odbiór i wywalczony aut, super. Uwaga, patrzcie, patrzcie, mamy zamek hokejowy. Ale piłka na aucie. Słuchajcie, widzę, że już się znalazł Kudełek gdzieś tam, kochani, chyba do jednych z przyjaciół, z znajomych trafił na ławeczkę. Mamcia podniosła mocny alarm. Natomiast wszystko jest już ok, także my czekamy na swój turniej. No, mogło to zaskoczyć, mogło to do bramki wejść. Natomiast, tak jak mówię, no, ten meczyk mocno, widzę, pracujemy indywidualnie, kochani, czyli każdy chce tutaj strzelić sobie bramkę, gola, kochani. Uwaga, Nasia w tej chwili odpoczywa na ławce, zobaczcie, będzie gol, nie, no strzałów to my oddaliśmy w tym meczu z 15-20, natomiast no skuteczność taka troszeczkę średnia, powiedzmy. Ekipa, kochani, Futbol Akademii Żegania miała 4 strzały, z czego 3 weszły do bramki, także no myślę, że z przebiegu całego turnieju te nasze drugie miejsce... No tak się po prostu ułożyło, tak, słuchajcie, jest. Żagań zagrał naprawdę bardzo fajną, ładną, widowiskową piłę i do bólu skuteczną, kochani. Jeszcze raz mówię, 4 strzały, 3 gole. Natomiast my teraz mamy tych strzałów tutaj, no ja nie liczę, kochani, ale naprawdę, wierzcie mi, jest to bardzo dużo. Słuchajcie, znowu mamy siłowe rozwiązanie, kochani, fajny, bardzo ładny strzał. Natomiast na poprzeczce, uwaga, świetnie. Super, fajnie, wychodzimy z pressingu. Bardzo, bardzo mnie się to podoba, kochani, że bez lagi, bez dzidy, tylko fajnie po obwodzie. W każdym razie, kochani, czas podsumowania. Mówię, nasi coraz fajniej się wchodzi do drużyny. W pierwszym meczu strzeliła 3 gole. Słuchajcie, czyli widzę, że zachowała status z wczorajszego turnieju. Wczoraj też strzeliła 3 bramki, kochani, także... Natomiast no, w dniu dzisiejszym widzę, dużo pracowała dla drużyny, dużo ta piłeczka chodziła, jakby problem u Nadusi często się pojawia z decyzyjnością, jeżeli chodzi o oddawanie strzałów. To taki troszeczkę nasz Ozil w spódnicy, jak my się śmiejemy, jakby jak ma możliwość strzału, a podania, to jednak poda. No tak, tak funkcjonuje, kochani, Nadinka. Natomiast dzisiaj były też sytuacje właśnie sam na sam niezakończone strzałem, kochani, dlatego że tak jak mówię, no troszkę
jak gdyby, kochani, uważajcie też, dlatego że czasami może to na taką pułapkę trochę zakrawać, jeżeli często zwracamy uwagę swojej pociesze, że ona dużo strzela, nie trafia do bramki, podejmuje próbę, a to nie wchodzi, to czasami możecie niechcący spowodować zupełnie odwrotną sytuację, taką, że po prostu nie będzie pociecha w ogóle chciała strzelać goli. Natomiast no, u nas takiej sytuacji nie ma, dlatego że my chwalimy za każdy jeden strzał. Słuchajcie, pamiętajcie, że brak strzału jest o wiele gorszy jak zły strzał. Musi być decyzja. Można uderzyć, trafić bramkarza w słupek, poza bramkę, ale kochani, decyzja strzału jest o wiele ważniejsza jak jej po prostu brak. Także chwalmy za strzały nietrafione. Słuchajcie, nie gańmy, bo to jest tylko strzał nietrafiony. To zależy, jak się ułoży noga, jak stoi piłka, jak to wygląda, kochani. Także no, na razie zamknęliśmy ekipę, ale wchodzi tak, jest trzecia bramka w tym meczyku, 9:40, mamy 2:20 do końca, także trzecią bramkę strzela w tej chwili, kochani, Marcel. Tak jak mówię, mecz jest już, myślę, rozstrzygnięty, dla tabeli nie ma większego, kochani, znaczenia. Natomiast podsumowując, gramy 5 meczy, 4 wygrywamy, 1 przegrywamy, nieznacznie przegrywamy 3 do 2, czyli jedną bramką. Natomiast no, ta jedna przegrana jakby kosztuje nas drugie miejsce. Ekipa z FA Żagań jest po samych zwycięstwach, w związku z tym oni zasłużenie dzisiaj, kochani, pierwsze miejsce, my drugie miejsce. Minuta 30 do końca, kochani, także już w tej chwili uwaga, jeszcze Nasia wraca na chwileczkę na boisko. Zobaczcie, może jest faul, tak, faulował Iwan, tak, z krzacika malutkiego. Świetnie. No, około minutki 15 do końca, kochani, także mówię, jakby brakuje argumentów z chłopcem z Falubazu. Fajna zespołowa teraz klepa. No, troszkę piłka uciekła Piotrusiowi. Zobaczcie, już gramy bez bramkarza, czyli tak naprawdę gramy z bramkarzem, ale bardzo wysoko grającym. Słuchajcie, dowiedziałem się od pana sędziego, w poprzednich meczach to było tak, że każde wybicie za bramkę, za połowę, przepraszam, było przerywane, natomiast w tym momencie, jeżeli piłka nie opuściła boiska, to na tego typu zagranie jest przyzwolenie, także stąd czasami były sytuacje, że piłka była bita za połowę, była przerywana akcja, a czasami nie. Także kochani, ostatnie 20 sekund meczu, teraz będzie przerwana akcja, bo to, co wam właśnie tłumaczyłem, zademonstrował Wojtuś. Piłka wyszła za boisko, Wojtek ją wykopnął za linię, także jest rzut pośredni, natomiast chyba już nie zdążą go wyegzekwować, bo za długo się chłopcy zbierają, w związku z tym patrz, mamy jeszcze, tak, mamy już syrenę końcową, także jeszcze raz gratulacje dla wszystkich drużyn, gratulujemy, kochani, naszej ekipie, gratulacje nasi, Nasia bardzo regularnie, 3 bramki wczoraj, 3 bramki dzisiaj, nie wychyla się przed orkiestrę, nie lubi, kochani, błyszczeć, cała nasza Nasiurka, także gratulujemy świetnych zawodów całej naszej drużynie. Dzięki trenerzy, dzięki rodzice za to, że dzieci tutaj było jak dostarczyć, kochani, no przecież tak naprawdę bez naszego wsparcia, wierzcie mi, że to wiele rzeczy nie dałoby się po prostu zrobić. Także jeszcze raz dziękuję wam pięknie za relacje meczowe. Przed nami jeszcze zostanie moment dekoracji, także na ten moment do was wrócę.